Oto miasto, zwyczajne miasto w środkowej Europie, Wrocław, domy, ulice, ludzie. Poza cudem życia nic w nim niezwykłego nie ma. Jak wszędzie w naszym kraju, toczy się pod jego dachami normalne życie cholerne życie, jak czasami mówimy. Są ludzkie radości i są dramaty. Jest płacz i śmiech, miłość i nienawiść. Dobro i zło, przegrana i sukces też czasem. Dzieją się po prostu ludzkie rzeczy, bardzo trudne na ogół, nie dla wszystkich zrozumiałe, czasem nawet dla nas niepojęte. Ale jest ono, to życie. Nie takie dobre, dostatnie, sensowne i spokojne, jakbyśmy sobie życzyli, na jakie zasługujemy. Widzimy, wiemy, i także czujemy to, nie postrzegając jednego, że jest życie, właśnie, jeszcze jest. Cokolwiek to znaczy, jest. Najważniejsza prawda naszych czasów, sprowadzona do wymiaru płaskiego banału oczywistość tak prosta jak dzień i noc, jak woda i powietrze. I co tu rozprawiać o tej elementarnej sprawie? Pracujemy. Trudzimy się wielce, biedujemy w większości, ale żyjemy. Jakoś leci, jak lubimy to określać. No, po prostu, jesteśmy różni starzy i młodzi, mądrzy i czasem głupi trochę razem, trochę przeciw sobie zwyczajnie, jak to my obecni wśród żywych, mając to dobro podstawowe życie właśnie. Ludzie. Ludzie. Czyżbyśmy byli tak zajęci ważnymi sprawami polski i własnymi, że nie dostrzegamy, że temu podstawowemu dobru grozi wielkie niebezpieczeństwo? Czy tak się już wszystko w nas pogmatwało, że zdajemy się zapominać, że wszystko to, cokolwiek robimy, sens może mieć tylko wtedy, jeśli żyć będziemy? Spójrzcie, to jest to samo miasto w Europie Środkowej, Polski Wrocław, w godzinie zerowej po ostatniej wojnie. Tak, po ostatniej wojnie, po następnej.